Witajcie. Dzisiaj generalnie demontaż, którego miałem nie nagrywać, gdyż jest już ich napęczki na moim kanale. Jest to demontaż, znaczy jest to laptop z Asus R556L. Dokładnie LD myślnik X0482H. Konfiguracja na i3 i GeForce 820 bodajże ma 2 giga, ale mogę się mylić. I tak, demontaż jak demontaż, po to, żeby mieć do niego części, które później wędrują na Allegro. Przy okazji sprawdzę stan baterii z poprzedniego takiego Asusa, w którym po prostu zapomniałem sprawdzić, jaka jest jej faktyczna pojemność. Czas pracy tam było około 2-3 godzin, jak dobrze pamiętam, aczkolwiek na aukcjach lubię podać wynik procentowy. Druga sprawa, co mnie do tego skłoniło, iż w ostatnim czasie, akurat pod filmikami z demontażem tego modelu, pojawiły się pytania. Pytania od ludzi, którzy może nieuważnie oglądali filmiki z udziałem tego laptopa, a może ludzi, którzy nie oglądali, a trafili tylko na film, pod którym się podpisali, tam akurat o tym nic nie wspomniałem. No nie wiem, czym to było spowodowane, aczkolwiek chcę to teraz rozwiać i więcej takich na takie posty po prostu nie odpisywać, tak? Bo jest to dla mnie strata czasu. Wiadomo, mój kanał jest raczej hobbystyczny, nie mam Bóg wie jakiego ruchu na nim, aczkolwiek ja mam co robić w serwisie, a nie odpisywać na takie maile, gdzie z drugiej strony nie lubię też ignorować ludzi, którzy w jakiś sposób wypowiadają się bądź właśnie pytają o coś, gdyż oni poświęcili swój czas, aby obejrzeć filmik, który wrzuciłem na kanał. Oczywiście kanał przynosi mi jakieś tam maluśkie profity, tak, które można przeliczyć na złotówki, więc ja w jakiś tam sposób czuję się zobowiązany do ludzi, którzy oglądają te filmiki, tak? Oglądają mniej czy bardziej uważnie, to już no wolałbym, żeby to było bardziej uważne, no ale co zrobić? Więc tak, padło pytanie, dwa pytania pamiętam, takie bardzo banalne aczkolwiek. Były pytania, czy... Aha, czekajcie. Dobra, do pytań później, ale się zamotałem. Muszę sprawdzić pojemność jeszcze tej baterii, która teraz tam siedzi. W tym celu odpalę sobie mój programik z pendrive'a. No dobra, ale wracając do meritum, tak? Pytania były jakieś tam dwa. Czy można rozbudować pamięć w tym laptopie? Można. Jak w 98% innych laptopów, pamięć można rozbudować. W tym konkretnym modelu na płycie jest już wlutowana jedna kość o pojemności 4 giga. Więc to pozwala mi sądzić, że slot, który służy do rozbudowy, jest pod spodem laptopa. Za chwilę do tego dojdę, bo to nawiązuje niejako do drugiego pytania. Pozwala nam to sądzić, że slot, który się tam znajduje, jest pusty. I tam właśnie możemy wsadzić dodatkową kość, co pozwoli nam zwiększyć wydajność naszego komputera. Cyk. Sprawność baterii to 94,1%. Super wynik, bateria jest jak nowa. Wskazanie Windowsa nie wskazało. Gdzieś tam jest to w ustawieniach, żeby wskaźnik pokazywał nam jeszcze, jaki jest szacowany czas pracy na tej baterii przy 95% naładowania, aczkolwiek jakoś mnie to nie interesuje i tyle, tak? Mnie obchodzi to,
że jej faktyczna pojemność to, tak jak wspomniałem, lekko ponad 94%. No, czyli bateria jest nowa, no, jest praktycznie nowa. Znaczy, nie, inaczej, nie nowa, jest niezużyta. Gdzieś miałem jeszcze programik do sprawdzania ilości cyklów, jaki bateria już ma za sobą, ale jakoś nie za często to sprawdzam. Jeszcze się na tym nie naciąłem, więc chyba tak zostanie. I tak, drugie pytanie, które zrodziło się dziś, sekundkę, odpalę sobie lampkę. Czy dziś, czy wczoraj? O, ale żem odpalił, że nic nie widzicie. Teraz jest dobrze, dobrze. To, czy odkręcając, znaczy, czy zdejmując tą zaślepkę, która właśnie służy do, która zakrywa slot do rozszerzenia pamięci RAM, stracimy gwarancję? Czy jakoś tak? Pytanie było spowodowane tym, iż jest tu zaślepka na śrubce. Wydaje mi się, a nawet jestem tego pewny, że zdjęcie tej zaślepki z utratą gwarancji nie ma nic wspólnego. Posłużyła ona raczej do celów czysto estetycznych, tak bym to nazwał. Z tego względu, gdyż iż ponieważ po to macie ten slot pusty, niewykorzystany, aby móc go wykorzystać, tak? I no i tyle, tak? Zaślepka, taka zwykła zaślepeczka, kawałek jakiegoś tam tworzywa z jakimś badziewiasz, znaczy nie, może nie z badziewnym klejem, aczkolwiek zwykłym klejem, nie mogłaby służyć jako plomba, plomba, z tego względu, że ona może odpaść chociażby przy zwykłym zaczepieniu, tak? Tak więc nie. Z tego co pamiętam, w tym komputerze plomba jest dopiero gdzieś tam na płycie czy na radiatorze. Zaraz zobaczymy. Jest to zapewne spowodowane tym, że aby dostać się do dysku, trzeba zdjąć całą obudowę. Znaczy cały spód, cały kadłubek. Tak więc producent, no producenci, bo chyba się jeszcze nie spotkałem z komputerami, które miałyby właśnie takie rozwiązanie, że dysk czy chłodzenie jest zakryte pod kadłubkiem, byłyby znaczy ten kadłubek byłby zaplombowany, żeby nie można go było zdjąć. Ale znaczy nie mówię, że to jest jakaś tam zasada, tak? Stała. Aczkolwiek ja się chyba nie spotkałem, albo nie pamiętam po prostu, tak? Hops. Bo też nie staram się jakoś tam strasznie wszystkiego zapamiętywać na temat tych demontaży, gdyż robię ich na tyle dużo, że no już robię to dosyć schematycznie i tyle. Śrubka mi została, nie wiem jak ja to przeoczyłem, no ale... Dobra, tu trzeba zdjąć chyba górę, łatwiej się wtedy dostać. Jakoś tak mi się wydawało, gdyż ostatnio, w przeciągu ostatnich kilku dni demontowałem taki komputer. No, ale zawsze warto szukać nowych rozwiązań. Czasem uda się coś mądrego wymyślić.
A, i skoro już tu jesteśmy, to przypomniało mi się kolejne pytanie, gdyż palmrest jest gdzieś tu w tym miejscu jeszcze przyklejony. I ktoś mnie tam dopytywał, czy on nie połamie tego palmrestu, zdejmując, tak? Na co odpowiedziałem? O, zobaczcie, ten nawet nie był przyklejony. Aczkolwiek ten ostatni, którego rozkręcałem, już był. Więc wracając do tematu. Sekundkę, ja sobie opaskę nałożę. Czy nie połamie? No trzeba to zrobić delikatnie, będąc pewnym, że odkręciło się wszystkie śrubki mocujące, tak jak przed chwilką ja jedną pominąłem, tak? Napotkałem opór, odwróciłem komputer do góry kołami, obejrzałem go jeszcze raz, naprawiłem swój błąd, no i pomału do góry, tak? No trzeba to po prostu czuć, tak? Na pewno trzeba to czuć. A ja już widzę, że komputer był demontowany, albo nie wiem, może w fabryce ktoś się napił i zapomniał. Brakuje tu jednej śrubki. To niedobrze. No. Widzę, że tutaj śrubeczka... A nie, to światło się odbija, więc dobra, dalej już się nie wypowiadam w tej materii. Okej, teraz podmienię baterię. Tutaj nalepa 94%. Tu wkładam bateryjkę z modelu z laptopa, którego demontowałem ostatnio. Dobra, co mi tu będzie potrzebne? W sumie chyba wszystko. Tak więc podpinam. Z uwagą, gdyż bateria zapewne jest naładowana w jakimś stopniu. I w tym momencie już możemy zrobić szkodę dla płyty głównej, tak? Znaczy najłatwiej zrobić zwarcie. Ok, klik. A to ci niespodzianka. O, gdzie jest ten włącznik? A nie, jednak jest naładowany, spoko. Poczekamy, aż się uruchomi. Znowu odpalę mój programik. O, zobaczcie, coś mu się odwidziało. 45% baterii i godzina 28 szacowany czas pracy. To jest szacowany czas pracy przez system. Na Wi-Fi odpalonym i połączonym. O, i to było na przyciemnionym ekranie. Ja nie lubię tego oszczędnego trybu. Ale to może dlatego, że ja rzadko korzystam z laptopa na baterii. Wtedy, jeżeli już potrzebuję z niego skorzystać na baterii, zazwyczaj jest to czas godzina do dwóch, więc bateria wytrzymuje, znaczy ja mam inny, posiadam Lenovo T510,
Bardzo go sobie chwalę, tak, i on na baterii 2 godzinki wytrzymuje bez żadnego tam przyciemniania, kombinowania, nie wiem, nie lubię. Lubię, jak mi wszystko fajnie ekran wyświetla, bez jakiegoś tam przyciemniania. Dobra, bateria, tyk. I ta bateria, kochani, ma już 70,4% pojemności. Tak więc mniej. 70,4%. No jest zużyta w około tam 30%, tak? I to tyle. Teraz jeszcze póki mam go odpalonego, bo po wyjęciu baterii już go po prostu zdemontuję. Zobaczę, czy nie mam tu przypadkiem... O, jest HD Tune. Cyk. Zobaczymy, co tam słychać w dysku twardym. Klik. Jest to taka wiedza, która mi się przyda, tak? Bo wtedy opis aukcji może być rzetelny. Więc jeżeli jest możliwość, ja o tym nie zapominam, staram się takie szczegóły sprawdzać. Szczegóły, ale istotne szczegóły, tak. No i dobrze. Dysk terabajtowy. Cyk. Dobra. Status dysku jest na OK. Uszkodzonych sektorów brak. Gdzieś tutaj... 571 stopów i startów, tak? To jest rozruchów, można powiedzieć, tak? To jest niedużo, jest wręcz bardzo mało. I gdzieś tu jeszcze wyświetlało zazwyczaj godzinkę. Znaczy godziny, ile czasu dysk już ma przepracowane. Tararam. Start, stop. A, jest. Komputer przepracował na tym dysku 362 godziny. Znaczy, ten dysk przepracował w tym komputerze. O, tak, to lepiej pasuje. Tak więc... A, w sumie, kurczę, chciałem kliknąć zdjęcie, ale nagrywam właśnie filmik. Co zrobić? To sobie zapiszę. 360 godzin, 362 godziny, ok, 571 stopów. No i to by było na tyle, tak? Demontażu, koniec końców nie będę nagrywał, tak jak wam powiedziałem na początku. Na płycie głównej jeszcze to, co jest istotne. Na płycie głównej, to już mogę zamknąć, cyk, prawym, właściwości. Tak, na płycie głównej znajduje się zainstalowany klucz do Windowsa 8.1, z tym systemem komputer został kupiony. Na dysku twardym jest partycja i ona zostanie. Jeżeli ktoś chciałby go zamontować w takim samym komputerze. Konfiguracja, tak jak wspomniałem, to Intel Core i3 4030 U19 na rdzeniu, 4 giga zintegrowanej pamięci RAM na płycie głównej, jest jeszcze jeden slot, aby sobie tej pamięci dorzucić, i karta graficzna, w sumie to są dwie karty graficzne, jedna to Inteloska, a druga to GeForce 820M. I on dysponuje chyba właśnie 2-gigową pamięcią własną. Za chwilkę się upewnię i wam to powiem, gdyż mam od niego oryginalny karton. Cyk. Z przyzwyczajenia wchodzę w ten start, gdzie to mi nic nie daje. Zamknij. Patrzę, a na kartonie nic nie ma.
No ale jest to w sumie nieistotne, to by głupio zabrzmiało. Istotna sprawa, i się przed wystawieniem płyty na aukcję na pewno się zorientuję i umieszczę taką informację w opisie. To by było na tyle. Dziękuję Wam za poświęcony czas. Mam nadzieję, że więcej dziwnych pytań nie będzie związanych z demontażem tego komputera bądź wymianą klawiatury, RAMu, procesora, dysku, wszystkiego innego. No.